Bolesław chciał zjednoczyć rozmaite plemiona polskie. Chciał, aby ludzie pozbyli się tych dziwnych wierzeń. Nie wybrałem bajki, wybrałem opowiadanie, a w zasadzie historię, oczywiście o świętym Wojciechu, przełożoną na język dzieci i myślę, że dla wyobraźni dziecka opowiadanie o naszym świętym, ale myślę, że też opowiadanie, które pokazuje historię, miejsce, do którego przyszedł, właśnie nasze Gniezno i wszystko, co z tym się wiąże. Ja myślę, że osoby to jest osobna sprawa. Ważne jest jednak to, że zwłaszcza w rodzinie, to bym promował jak najbardziej, abyśmy dzieciom czytali, żeby dzieci przede wszystkim mogły także w ten sposób rozwijać swoją wyobraźnię, swoje serce, swój umysł. To jest, myślę, wielka szansa dzisiaj w świecie obrazu, w świecie, który przeważa i nie możemy się oczywiście też na to obrażać, ale właśnie w takim świecie bardziej obrazkowym docierać również i kształtować wyobraźnię dziecka właśnie poprzez słowo czytane, może nawet niekiedy poprzez opowiadanie, niekoniecznie poprzez sam tekst. Pamiętamy my wiele razy z dzieciństwa, również naszego osobistego, opowieści i rodziców, ale zwłaszcza naszych dziadków, którzy wprowadzali nas w ten sposób i w krainę bajek, ale myślę jeszcze szerzej także w doświadczenie życia.